Witam wszystkich na kolejnych dniach ateizmu zorganizowanych przez Koalicję Ateistyczną. Już jest naszą tradycją, że tak co roku, zawsze w końcu marca, w rocznicę skazania Kazimierza Łuczyńskiego spotykamy się, mamy marsz, mamy panele, mamy dyskusje i na jednej z tych dyskusji dzisiaj Państwa witam. Ja za chwilkę oczywiście oddaję głos Agnieszce Bołkłaniewskiej, która będzie prowadziła cały panel i która przedstawi gości. Dziękujemy za przybycie. Weź mi kawę. Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchać mnie? Włączyć. Nie wiem, kto będzie pierwszy. Okej, teraz lepiej. Dzień dobry. Nasz panel się nazywa Kobiety Niepokorne i jest poświęcony walce przez ostatnie 30 lat o prawa kobiet, no, mówiąc wprost, walce z Kościołem katolickim. Niestety pani minister Labuda dzisiaj do nas nie może dotrzeć, bo jest chora, w związku z czym trochę nam się skrócił ta sztafeta, ponieważ to była rewelacyjna zupełnie w mojej ocenie zestaw panelistek, które przeprezentowały taką sztafetę kobiet walczących o prawa kobiet od 1989 roku do dzisiaj. Ale myślę, że sobie poradzimy. I mam propozycję taką, żebyśmy, ja najpierw powiem kilka zdań o naszych gościach, potem zaproponuję, żeby każda z pań powiedziała o swoich doświadczeniach, o swoim odcinku walki, że tak powiem. A potem byśmy porozmawiali o tym, jaka jest sytuacja, to znaczy, czy oceniamy, że te 30 lat zmieniło Polskę na lepsze czy na gorsze z punktu widzenia wolności kobiet, praw kobiet i tak dalej. Więc, mówię o tym, że to jest bardzo interesujący zestaw panelowy, ponieważ mamy panią profesor Waniek, która była posłem pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji, założycielką Demokratycznej Unii Kobiet i pierwszą członkinią ministra obrony narodowej kobietą, prawda? Ale członkinią kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Poza tym oczywiście szefem Kancelarii Prezydenta. Szefową, przepraszam. I również pani profesor była działaczką Komitetu na Rzecz Referendum w 92 roku, które były takim olbrzymim i moim zdaniem ostatnim do czasów czarnego protestu zrywem przeciwko klerykalizacji życia publicznego i ograniczaniu praw kobiet. I o tym bym chciała, żeby pani profesor chciała powiedzieć kilka zdań. Mamy panią profesor Senyszyn, która była posłanką od 2001 roku do polskiego parlamentu i do Parlamentu Europejskiego i która jest również, jakby to powiedzieć, postrzegana jako wojująca kobieta i nie pozwala sobie na jakiekolwiek kompromisy. No i mamy panią poseł Szeren-Wielgus, która ma to do siebie, że jest w tej chwili, znaczy, że w tej chwili jest jedyną obrończynią praw kobiet tak naprawdę w polskim Sejmie. I wszystkiego rozsądnego, czego się da. W związku z czym myślę, że to jest bardzo, jakby bardzo interesujący i potrzebny skład, który może nam przedstawić ten proces, tak, tych 30 ostatnich lat. I w związku z tym chronologicznie bym poprosiła, żeby zaczęła pani profesor Waniek. Przepraszam. Zaszukałam się w mojej książce tego fragmentu, który dotyczy tego referendum antyaborcyjnego, bo w gruncie rzeczy przecież to o to chodziło. Proszę Państwa, ale tytułem wstępu słów kilka. Mianowicie ja bardzo przeżywałam osobiście przesilenie polityczne w roku 1989. Emocjonalnie byłam związana z tym wszystkim, co się wówczas na scenie politycznej działo, do pewnego momentu. Do momentu, kiedy już po wyborach do Sejmu Kontraktowego zaczęła po Warszawie krążyć fama, że oto episkopat wystąpił z propozycją likwidacji prawa kobiet do przerywania ciąży ze względów społecznych. No i powiedziałabym, że wtedy padł na mnie blady strach, ponieważ trochę historię Kościoła katolickiego znałam, w związku z czym wiedziałam, że to nie będzie jedyny postulat, który za chwilę się
przestrzeni publicznej pojawi, że za tym pójdą oczywiście dalsze i że należałoby się przeciwko temu organizować. Bo jeżeli ktoś pamiętał historię Kościoła w okresie międzywojennym, kiedy właściwie tom nadawała Endecja, a później jej śladem szli również Piłsudczycy, to wiemy, że tam właściwie do niczego prawa wolni obywatele nie mieli. Już o aborcji nie powiem, bo książka Granica nam na ten temat wiele opowiedziała, ale powiedziałabym tak, no prawa do rozwodów również nie. Była taka próba, żeby to również w naszych czasach ograniczyć, bo w ławach sejmowych zasiadała sławetna Nowina Konopczyna, która za wszelką cenę chciała doprowadzić tego, żeby zlikwidować prawo do rozwodu. No i co jej się udało? Wprowadzić tę tak zwaną separację. Separacja miała być drogą do utrzymania małżeństwa, tak przynajmniej ona sobie wymyślała. Myślę, że dzisiaj włosy jej stają dęba z tego powodu, że ludzie nie chcą być ograniczani przez Kościół. No i poszli taką drogą, że coraz mniej młodych ludzi zawiera legalne związki małżeńskie, żyją w związkach partnerskich, niezależnie od tego, co myśli o tym Kościół i rząd. No i proszę Państwa, to co się dzieje, to co mnie również zdumiewa, ponad 21% dzieci rodzi się w takich związkach, czyli to, co było przedmiotem wstydu kobiet przez wieki, mieć tak zwane nieślubne dziecko, dzisiaj otrzymało w społeczeństwie prawo godnego życia i nie wzbudza to już niczyjej żadnego problemu. Proszę Państwa, oczywiście myśmy zebrali wtedy, na początku lat 90. ponad 1 000 000 podpisów. Nikt by w to nie uwierzył, ja w tej książce mam, że na przykład organizatorem tego bloku referendalnego na Wybrzeżu w Gdańsku był niejaki Donald Tusk. Później się, zdaje się, przesuwał na prawo, tak jak zbliżała się do niego władza, tak on się oddalał od rozumu i wziął po 20 latach pożycia małżeńskiego ślub kościelny, bo nie wypadało być w Polsce premierem z taką skazą. No więc była Beata Tyszkiewicz, było mnóstwo ludzi, których już dzisiaj nie sposób tu wymienić, ale w przypisach to wszystko mam, więc jakby ktoś potrzebował wiedzy na ten temat, to oczywiście mogę powiedzieć. Rej wodziły dwie osoby, Barbara Labuda i Zbigniew Bujak. Zbigniew Bujak, który dzisiaj aktywizuje się w partii Wiosna. I tak słucham go od jakiegoś czasu i myślę sobie, że jednak bardzo się Zbyszek zmienił. Nie dlatego, że dzisiaj przystąpił do Wiosny, ale że radykalizuje swoje poglądy w toku tej kampanii wyborczej, która się już zaczęła. Nie wiem, co ja powinnam na ten temat powiedzieć, dlatego że, proszę Państwa, pamiętamy, że wtedy w Sejmie zasiadało Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. To była partia, której dzisiaj już od dawna właściwie na scenie politycznej nie ma. Ona się zresztą zamknęła z własnej woli, bo okazało się, że przy takim moment, że nikt nie chciał w niej już być aktywnym, uczestniczyć w jakiejkolwiek walce o coś po jej stronie, dlatego że rosły znacznie nowsze i rozsądniejsze z punktu widzenia prawicy ugrupowania polityczne. Ale tam się pojawiały co chwila jakieś zaskakujące propozycje, a no właśnie kompletny zakaz przerywania ciąży. To, co myśmy wtedy ugrały, to muszę powiedzieć, że była szansa na więcej. Nie w pierwszej kadencji, w drugiej kadencji, kiedy 40-osobowy klub miała Unia Pracy. Proszę sobie wyobrazić, że wtedy, kiedy żeśmy głosowały nad referendum, nad projektem referendum i nad pytaniami, które należało wtedy zadać, nagle liczyliśmy bardzo na poparcie klubu Unii Pracy i
oni wszyscy niespodziewanie się wstrzymali. Przez to wniosek nie uzyskał większości. Muszę powiedzieć, że podobnie zachowała się Iza Jaruga-Nowacka. I tutaj powiem coś, co tkwi we mnie jak kolec, mianowicie postanowiłyśmy przekazać jej taką dezaprobatę dla ówczesnego a pewnie później by się już do tego raczej nie przyznawała. I pamiętam, że mnóstwo wtedy pojawiło się w ławach SLD takich wielkich zdjęć z kobietami w ciąży z podpisem urodzę dziecko, bo tak chcą sama, bo tak wybrałam sama. No i jedno takie zdjęcie z podpisami ówczesnych posłanek SLD, które zdziwiły się w ten sposób jej zachowaniu, położyłyśmy jej na jej siedzeniu sejmowym, w ławach sejmowych. Ale oczywiście, proszę Państwa, szło na prawo i powiedziałabym, że ta pierwsza kadencja i druga kadencja, czyli lata 93-97, nauczyły mnie jednego, że w sytuacji, kiedy kobiety w partiach stanowią mniejszość, z góry stoją na pozycji przegranej. Ponieważ po stronie naszych kolegów malała gotowość do podtrzymania naszych postulatów walki o prawa kobiet. Jakoś tak im było bliżej do niektórych biskupów, zwłaszcza jak wspominali miłą atmosferę okrągłostołową. Szybciej się z nimi dogadywali i potem zauważyłam, że ten nasz upór, ta gotowość do walki nie tylko o prawa kobiet, ale o świeckie państwo przede wszystkim, jakby gotowość do tego malała. Myślę, że oddam Joannie teraz swoje pojęcia. Tak, rzeczywiście ja w 2001 roku zaczęłam swoją taką działalność polityczną na skalę ogólnopolską. Wcześniej właściwie zajmowałam się wyłącznie pracą naukową na uczelni i tam po tych szczeblach kariery się wspinałam uczelnianej. No i kiedy akurat 2001 rok, ta kadencja 2001-2005, to była kadencja, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej miał bardzo duże poparcie, ale ponieważ, znaczy niestety nie mieliśmy większości, to właściwie warto zawsze podkreślać, że Sojusz Lewicy Demokratycznej nigdy nie miał większości, że pierwszą partią, która ma większość, to jest PiS teraz. No i dlatego PiS może przegłosować wszystko, co chce, a Sojusz Lewicy Demokratycznej wszystkiego przegłosować nie mógł. Nawet z Unią Pracy mieliśmy 219 posłów, no jak wiadomo, ta większość to jest 231. No, do tego dochodziło jeszcze taki niepisany pakt z Kościołem, który zawarł Leszek Miller, mówiąc poniekąd słusznie w tym 2001 roku, że Bruksela jest warta mszy. I rzeczywiście Bruksela była warta mszy, ponieważ w 2003 roku miało być referendum decydujące o naszym przystąpieniu do Unii Europejskiej. No i chodziło o to, żeby Kościół się temu gwałtownie nie sprzeciwiał. No, Kościół miał oczywiście świadomość, to znaczy trudno powiedzieć, jakby było, bo tu niektórzy mówią, że Jan Paweł II był niby za Unią Europejską, ale nasi biskupi, to jak widać teraz Franciszka, też tak nie słuchają. I uważali, że jednak Unia Europejska, Zachód to jest siedlisko tej ateistycznej, a w każdym razie świeckiej zarazy, w związku z tym, a część takich proboszczów to i biskupów nie słuchała. W związku z tym w pewien sposób jestem w stanie zrozumieć nawet tę koncepcję, że Bruksela jest warta mszy, bo dla mnie Bruksela jest w ogóle wszystkiego warta. Natomiast nie rozumiem upierania się przy tym idiotycznym pakcie po 2003 roku, w momencie, kiedy już referendum akcesyjne wygraliśmy, no to oczywiście trzeba było pokazać Kościołowi, gdzie raki zimują. No i to się po prostu bardzo źle stało, że w dalszym ciągu ta jednak jakaś taki basalny stosunek do Kościoła
pozostał. Ja, jeżeli chodzi właśnie o prawa kobiet, no to przede wszystkim napisałam wspólnie z organizacjami kobiecymi projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie. Też długo się zastanawialiśmy, jak to zatytułować. Myśleliśmy, że to o prawach reprodukcyjnych, no ale przecież jak ci mężczyźni nawet w naszym klubie usłyszeli prawa reprodukcyjne, to z niczym innym im się nie kojarzyło, tylko z bykami i ze sztuczną inseminacją, bo to mniej więcej jest ten sposób myślenia o reprodukcji. No, ten projekt niestety, no, były bardzo duże opory w klubie SLD właśnie dlatego, że nikt, no, nikt nie chciał drażnić Kościoła, nikt nie chciał tej czarnego okupantowi się narażać. W związku z tym, no, pamiętam, że właściwie kiedy już miałam gotowy projekt, to żeby zacząć zbierać podpisy, to wręcz musiałam Krzysztofa Janika zaszantażować, że jeżeli mi nie podpisze on jako szef klubu i wtedy jakby nie będzie zezwolenia dla innych posłów, to że zwołam konferencję prasową i że powiem właśnie o tym, że tego rodzaju są trudności. No, wtedy zgodził się, podpisał, bo oczywiście wiedział, że no, nie może liczyć na to, że tego nie zrobię. I tak istotnie się stało. Złożony został projekt w 2004 roku do Sejmu. Akurat wtedy Marek Borowski był marszałkiem, ale został za chwilę odwołany. Józef Oleksy został marszałkiem i dopóki Józef Oleksy nie został odwołany, to trzymał ten projekt w zamrażarce tej sejmowej i tak ciągle go wysyłał do jakichś prawników, czy on jest konstytucyjny. No ja mu tłumaczyłam, że o konstytucyjności tylko się może wypowiedzieć Trybunał Konstytucyjny. No i Józef Oleksy, no cóż, nie na darmo był kiedyś w seminarium, więc widocznie dlatego miał jakąś taką ukrytą sympatię do Kościoła, niechęć do tego projektu. Także dopiero kiedy Cimoszewicz został marszałkiem, to rzeczywiście dopuścił, no ale właśnie do czego dopuścił? Absolutnie nie do pierwszego czytania, tylko do głosowania, czy w ogóle projekt może być wprowadzony do porządku obrad. No i okazało się, że nie może być. Że większość sejmowa wcale sobie nie życzyła, żeby ten projekt procedować, bo już to samo było groźne. No a wcześniej media oczywiście pisały, ponieważ tam ten projekt był, no jak na 2004 rok, to niezwykle nowoczesny. Zresztą wszystkie później składane projekty, zarówno przez organizacje pozarządowe, te różne, jak i przez klub Palikota, i przez klub SLD, dosłownie przez wszystkich, to w jakiś sposób było tylko powielenie tamtego projektu, co można sobie oczywiście porównywać, żeby zobaczyć, że tak było. No tam było bardzo dużo rzeczy, między innymi to, co największe oburzenie, to było finansowanie in vitro, tam po prostu było wszystko, to był taki kompleksowy o świadomym rodzicielstwie. Było także zapewnienie lepszej opieki kobietom podczas ciąży i porodu, ale też edukacja seksualna, bezpłatne środki antykoncepcyjne. No i no więc to może co najbardziej wzburzało wszystkich, że już po 16 roku życia, żeby kobieta, no dziewczyna, miała prawo do usunięcia ciąży bez zgody rodziców. No to to oburzenie straszliwe wzbudzało, no ale przecież od 15 roku życia seks nie jest już karany, nie jest przestępstwem. A zatem dlaczego taka 16, 17 czy prawie 18-latka miałaby pytać rodziców, czy może usunąć ciążę? Oni zresztą mogliby mieć przecież zupełnie inny światopogląd.
No, ale to wszystko oczywiście wzbudzało niezwykłe emocje. Pamiętam te tytuły w takich dziennikach opinii jak Fakt, Super Express. No to tam Senyszyn chce uczyć dzieci w szkole pozycji seksualnych. No i tak to mniej więcej, bo takie mniej więcej jest zrozumienie. Zresztą nic się nie zmieniło przez tych ostatnich 15 lat. I dalej, kiedy mówimy o edukacji seksualnej, czy teraz o tej karcie LGBT+, to jest dokładnie to samo, prawda, że będzie się tam masturbować dzieci w przedszkolu albo w żłobku. No niestety z tego poziomu to myśmy po prostu nie wyszli. No więc ta walka była bardzo ciężka, dlatego że tak naprawdę no chyba to, co to już jest to takie bardzo znane i słynne, już właściwie oklepane powiedzenie tej amerykańskiej feministki, że gdyby mężczyźni zachodzili w ciąże, aborcja byłaby sakramentem. No więc tak niewątpliwie by było. Natomiast ponieważ to kobiety zachodzą w ciąże, to kobiety również ponoszą większość ciężaru wychowania dzieci. W związku z tym mężczyźni w ogóle nie są zainteresowani, a nawet powiedziałabym przeciwnie. To teraz widać chyba w czasie rządów kaczystów, że są właśnie zainteresowani tym, żeby kobiety rodziły jak najwięcej dzieci. Dlatego, że to przed wojną było takie powiedzenie, żona ci podskakuje, zrób jej dziecko, jeszcze podskakuje, zrób drugie, jeszcze podskakuje, zrób trzecie, no już później nie będzie podskakiwać. Więc i teraz właściwie wracamy do tego sposobu myślenia, że kobiety właściwie po co one mają się kształcić, po co mają pracować, niech rodzą dzieci, dostaną tam za becikowe na urodzenie dziecka, potem 500 zł na dziecko. Te, które urodzą powyżej czwórkę i więcej, to jeszcze nawet emeryturę minimalną dostaną. No i niech będzie ten pani władca. No i tak to właśnie wygląda. Natomiast nie wiem, czy ja już nie za długo mówię. Dlatego, że jeżeli nie za długo, no to czy, a już mówimy o tym, czy się zmieniło na lepsze? Nie, to dopiero, a no to całe szczęście. No w zasadzie chyba się nic nie zmieniło, bo teraz ja jestem zwolenniczką zabijania dzieci i aborcjonistką. Jestem zwolenniczką zabijania dzieci. W ogóle ja najpierw chciałabym zacząć od tego, że nigdy nie, jakby nie myślałam o tym, że będę mogła uczestniczyć w panelu z kobietami, które walczyły też o moje prawo, bo jak był 93 rok, to ja byłam studentką socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i generalnie niekoniecznie interesowało mnie to, co się działo w polityce wtedy. Raczej interesowało mnie to, żeby uciec z Polski, tak, i najlepiej w ogóle tutaj nie wracać, bo były już granice przecież otwarte. I ja rzeczywiście całe moje studia miałam akurat takiego fuksa wtedy, ponieważ nas studiowało bardzo mało, 20 osób na roku, więc sobie tak ułożyłam studia, że byłam pół roku w Londynie i pracowałam na zmywaku, a pół roku byłam w Polsce, więc zupełnie inaczej patrzyłam na prawa kobiet, w ogóle na prawa człowieka z perspektywy Wielkiej Brytanii. Więc generalnie nie interesowało mnie to, co się tutaj dzieje w Polsce, aczkolwiek pamiętam, jak była cała dyskusja na temat aborcji i cała ta debata, ale nie wchodziłam w szczegóły. I u mnie sytuacja w ogóle wygląda inaczej, ponieważ świadomość zmieniała się u mnie bardzo mocno. Teraz to już jestem bardzo radykalna i tak jak na przykład obserwuję swoje życie i swoje zaangażowanie w te tematy, to ja zawsze byłam dziewczynką, która stawiała na swoim. Być może brało się to stąd, że mam bardzo silną mamę, która miała nas czworo. Tata był marynarzem, więc go nie było w domu. I generalnie moja mama wszystko trzymała w garści. Ja mam jeszcze siostrę i dwóch braci. Więc my byłyśmy po prostu zawsze z moją siostrą Justyną takie bardzo silne i harde, tak? Czyli zawsze widziałyśmy, że jakby nasz głos musi być słyszany i tak to nam zostało do teraz. Ale proszę Państwa, jest jakaś dyskusja nad kolejną wersją ustawy oświatowej. No i się pojawia kwestia, czy stopień z religii na oddzielnym świadectwie, czy na tym oficjalnym. I jak już było prawie, że na oddzielnym wstaje posłanka Lipowicz, prawda, później rzeczniczka praw obywatelskich, no i wnosi pod głosowanie
poprawkę, aby to było na oficjalny. I to tak szło, proszę Państwa. Nikt z tych polityków, przepraszam, na pewno po prawej stronie, ale ja bym powiedziała, że coraz bardziej na lewo, przecież jak myśmy jednak w drugiej kadencji przegłosowali dopuszczenie aborcji z powodów społecznych, to przypominam sobie, znów będzie miała gwiazdę Katarzyna, jak mój przyjaciel polityczny Kwaśniewski zwlekał z podpisaniem, czekałyśmy, wysyłałyśmy co już to jakieś czujki z pytaniem, prawda, kiedy on to zrobi. Proszę Państwa, w ostatnim dniu, bo to 21 dni miał, w ostatniego dnia podpisał tę ustawę. I potem, proszę Państwa, dlatego ja mówię o tym wzmożeniu prokościelnym. Mianowicie, co? Tak, siedzimy z Basią Labudą w Trybunale Konstytucyjnym, zaraz skończę, będziesz mogła powiedzieć, co będziesz chciała. I proszę Państwa, co my słyszymy w tym Trybunale Konstytucyjnym, że w zasadzie uzasadnienie jest bardzo religijne, że ten sędzia mówi kategoriami Kościoła rzymskokatolickiego. I siedzi ta Baśka, proszę Państwa, którą za chwilę wyrzucą z powodu swojego stosunku do Kościoła z Unii Demokratycznej. Kto postawił wniosek? Kto ją wyrzucił? Komorowski i Tusk. Jeden był sekretarzem generalnym, drugi był przewodniczącym Żółtej Wolności. I tak pytam, mówię, Baśka, czy oni cię kiedyś za to przeprosili? Oczywiście nie. Bardzo. Okej, to w tej chwili, przepraszam, to ja powiem dwa zdania, bo już przeszliśmy tak miękko do drugiego rozdziału, to znaczy czy jest lepiej, czy jest gorzej. Bo z jednej strony to, co pani profesor mówiła o Gazecie Wyborczej, rzeczywiście mi się wydaje, że to jest, Andrzej Dominiczak na to zawsze zwraca uwagę, że Gazeta Wyborcza w latach 90. nigdy by nie ośmieliła się pisywać tekstów o księżach, gwałcicielach dzieci na przykład. Bo byli. Dyskurs publiczny jest znacznie bardziej odważny i otwarty, co pewnie zasługą internetu. Ale z drugiej strony, ja mam taką, oczywiście panie posłanie, jesteśmy z tego samego rocznika, ja zaczęłam pracować w Sejmie na początku lat 90. jako korespondent jakiejś tam prowincjonalnej gazety, wtedy będą z Warszawy. I pamiętam, że takie osoby, które się domagały zaostrzania kursu, Walerian Piotrowski, Nowina Koniczyna, posłanka Boba Bogumiła, oni były Bobuszański, Marek Jurek i Stefan Niesiołowski. W pierwszej kadencji, w dziesiątej. I oni mieli wszyscy opinię świrów. Znaczy naprawdę, dziennikarze ich traktowali jak takie osoby lekko walnięte. Potem się stało coś takiego, że oni stali się głównym nurtem. Czy nagle się okazało, że teraz mówimy o kompromisie aborcyjnym, tak? W związku z czym, no właśnie pytanie, czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy gdzieś w różnych stronach jest lepiej, lub gorzej. Znaczy, zanim odpowiem, czy jest lepiej, czy jest gorzej, to chciałam powiedzieć, że na bardzo ważne aspekty właśnie to zwróciło uwagę. Dlatego, że istotnie tak naprawdę od początku lat 90. to politycy stali się podnóżkami kleru. I właściwie kler nie musiał nic prosić. To znaczy oczywiście no, zdarzało się, że tam łaskawie biskup zadzwonił, ale tak na dobrą sprawę to politycy tylko patrzyli, co oni by chcieli, ta czarna zaraza, i w zębach to na kolanach przynosili. I niestety to dotyczyło wszystkich opcji. No Mazowiecki wspominał, prawda, że dlaczego wprowadzono religię tak szybko. No nie, to nawet nie, bo biskupi tutaj już chcieli, żeby od 1 września, no ustawy by się nie zdążyło zrobić, to trzeba było instrukcją wprowadzić pełnymi drzwiami. Przepraszam, mogę coś powiedzieć w tym momencie? Był jeden opór, Kuroń proponował, żeby jednak poczekać, uchwalić tę ustawę, i wówczas jeden z warszawskich księży powiedział, że jeżeli będzie to przewlekała partia rządząca, to oni wyprowadzą młodzież na ulicę. A młodzież wtedy chciała lekcji religii, dzisiaj nie, ale wtedy tak. Z tym, że niestety, no później, przecież nie czarujmy się, Konkordat to był taki prezent dla Jana Pawła II.
Tak jak wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący niekonstytucyjności rzekomej prawa dopuszczalności aborcji. Ale przecież z konkordatem, i tutaj może jednak trzeba by to było wyprostować, ja to często mówię, piszę, to tak, przecież w 93 roku rząd Suchocki to podpisał rzutem na taśmę, już kiedy miał tylko administrować, bo właściwie już były wybory rozpisane. I w 93 roku, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej wygrał wybory, to do 97 przez 4 lata nie dopuszczał do uchwalenia ustawy ratyfikacyjnej. I w 97 roku, kiedy wreszcie Unia Wolności z AWS-em wygrała, to pierwsza rzecz, jaką zrobili, to była ustawa ratyfikacyjna. Pierwsza ustawa. Tak, pierwsza ustawa. No ale powiedzmy jasno, ona była, nie było dostatecznej liczby głosów, bo do ratyfikacji, do uchwalenia tej ustawy potrzebna była większość kwalifikowana, była większość zwykła. I tak naprawdę powiedz jeszcze dlaczego kwalifikowana? Powiedz jeszcze dlaczego. No już nie pamiętam, no tak konstytucja postanowiła. Konstytucji, dlatego że było przekazanie. No właśnie, przekazanie tak. Kompetencji. No i teraz Aleksander Kwaśniewski, który wtedy był prezydentem, przecież nie miał prawa podpisać tej ustawy, ponieważ ona nie miał prawa, dlatego że ona była w niewłaściwy sposób procedowana i nie miała większości. Czyli wysłano mu do podpisu ustawę, która nie spełniała warunku przegłosowania, no bo jeśli nie była, miała mieć większość kwalifikowaną, a nie miała, to znaczy, że w ogóle nie została uchwalona. Czyli on naprawdę podpisał ustawę nieuchwaloną. No a dlaczego to zrobił? No bo też myślał już o drugiej kadencji, o poparciu kleru, o tym, żeby się przejechać papamobile z papieżem. No niestety, no wszyscy byli w jakimś takim amoku w związku z tym Janem Pawłem II. I oczywiście teraz ciężko im jest wszystkim, ale to już nie mówię o politykach, ale nawet o społeczeństwie, przyjąć do wiadomości, że to po prostu jest święty patron pedofilów, no bo tak po prostu jest. Także tutaj niestety wszystkie partie popełniały ten błąd takiej wasalności w stosunku do Kościoła, ale jestem głęboko przekonana, że gdyby te ustawy przyjmowane czy odrzucane były niekorzystne dla mężczyzn, to mimo wszystko, mimo całej miłości do JP2, by nie były uchwalane. A ponieważ one uderzały w kobiety, to były uchwalane. No i teraz właśnie, czy jest lepiej, czy jest gorzej? Ja uważam, że jednoznacznie nie, no na pewno jest lepiej niż w średniowieczu, no lepiej niż... Nie palą nas! No bo to tak, no bo to zależy, no jednak mimo wszystko, no nie jesteśmy ścinani na rynku, tylko sobie robimy z tego rekonstrukcję. No więc w tym sensie na pewno jest lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o prawa kobiet, no ja chociażby teraz obserwuję listy Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Sojusz Lewicy Demokratycznej dostał 3 pierwsze miejsca i umieścił na nich 3 mężczyzn. Dostał 3 drugie miejsca i umieścił na nich 3 mężczyzn. Dostał 5 chyba trzecich miejsc i umieścił na nich 4 mężczyzn. PSL dostał 3 miejsca, na 3 jedynkach umieścił 3 mężczyzn. Ale nie zawsze. No, ale nawet są lepsi od SLD, bo na 3 dwójkach umieścili 1 kobietę, więc pod tym względem są lepsi. No i w efekcie Platforma Obywatelska na 3 miejscach umieściła na 1 kobiety, na 4 mężczyzn. I efekt jest taki, że na 13 okręgów Koalicja Europejska, która robi za demokratyczne. Znaczy w ogóle kobieta, Europa, tam równość i tak dalej, to na 13 okręgów ma 3 kobiety na 1.
i tam trochę kobiet na dwójkę. No więc jeżeli to porównuje jeszcze nawet z poprzednią kadencją sprzed 5 lat, no to jest gorzej, a nie lepiej. W związku z tym, no właśnie, jak na to patrzeć? Jakimi miernikami się mamy kierować, oceniając, czy jest lepiej, czy jest gorzej? No, co osiągnęła Kaja Godek i to całe Ordo Iuris i jej towarzystwo? No osiągnęli to, i to jest ich wielki sukces, że praktycznie już się przestało w pewnym momencie mówić o liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, tylko się mówi o tym, żeby zachować to, co jest, ten kompromis, który wcale kompromisem nie jest. Także naprawdę pod wieloma względami uważam się cofamy. Jeżeli teraz 100 tysięcy kobiet pod wpływem 500+ odeszło z rynku pracy, a odejdą następne, kobiety te będą miały coraz gorszą sytuację w przyszłości, no chyba, że urodzą 4 dzieci. A zatem znowu wracamy do tego niemieckiego poniekąd modelu 3K, kuchnia, kołyska i kościół. No i tak właściwie kobiety będą za chwilę zamykane, wypychane z polityki. No to chociażby widać, no. Wyjąwszy tutaj naszą Kasię Kądzielę, która jest szefową inicjatywy feministycznej, no to wszystkie partie to mają szefów mężczyzn, no tylko jeszcze Zieloni mają to podwójne i Lubnauer. A ja mam, jesteśmy trzy, więc ja mam, jakby powiedzieć... 300%. Nie. 33,3%. Dobrze, ale pamiętajmy, że tych kobiet nie wyrzuca z miejsc pracy, one same odchodzą. Nie odchodzą. To znaczy nie jest tak, że same odchodzą. Nie, bo jest, nie, tam to jest taki sam problem jak, czy prostytucja jest wymuszona, czy one same chcą być prostytutkami. No po prostu to jest częściowo wymuszenie o charakterze ekonomicznym. Także no, jak ma pracować, straci dodatki i będzie pracować w efekcie za 300 czy za 400 zł, no to woli odejść. A jeszcze musi zapłacić za opiekę nad dziećmi? To trzeba to wspomagać. No różne rzeczy trzeba wspomagać. Także niestety jakoś tak nie patrzę zbyt optymistycznie na przyszłość. Ponieważ z jednej strony oczywiście te wszystkie czarne marsze, protesty kobiet, tutaj widać siłę i widać masę i widać to, że dużo młodych jest w odróżnieniu od innych manifestacji, gdzie widzi się głównie starszych, to tutaj widać młodych. Ale uważam, że no, jedyna nadzieja w księżach pedofilach. Jeszcze w rozpustnych politykach. Ja chciałam pani bo tylko oni są w stanie wykończyć Kościół, tak? I zniechęcić ludzi do Kościoła, a to jest po prostu konieczne zmniejszenie, znaczy jakby obniżenie rangi Kościoła, stłamszenie Kościoła, żeby i kobiety swoją właśnie. Ale ja myślę, że to jesteśmy w takim miejscu, właśnie do pani poseł chciałam z tym pytaniem też, że ja rozumiem, że nie oczekujemy od PiS-u czy od nacjonalistycznej, konserwatywnej prawicy poszanowania praw kobiet, ale to, co się dzieje w Koalicji Europejskiej, czego najlepszym dowodem jest los Barbary Nowackiej, która w tej chwili mówi już wyłącznie o przedszkolach, ponieważ i opiece... Też sama poszła. Też sama poszła. A pani poseł, jak rozumiem, nie wzięli, bo była zbyt radykalna. W związku z czym jest takie pytanie, czy... I sama nie poszła. Czy jesteśmy w takim miejscu, w którym możemy liczyć na to, że ta niby postępowa europejska formacja polityczna, która w tej chwili ma uratować Polskę z władz PiS-u, rzeczywiście coś tu zmieni na lepsze? To znaczy tak, ja patrzę na to jakby z dwóch perspektyw, że z jednej strony sytuacja kobiet w Polsce, patrząc tak prawnie i politycznie, patrząc na polityków, którzy rządzą i tych, którzy są w opozycji, tych, którzy są w Sejmie oczywiście, to widzę to bardzo źle, tak? Ponieważ świadomość, mówię w cudzysłowie,
liberalnej platformy i nowoczesnej, mówię o politykach, którzy są w Sejmie, jest szczątkowa, jeżeli chodzi o prawa kobiet, o rozumienie świata, tak, o instytucje kościoła. I to też pokazało ostatnio badania, które zrobiło OKO.press, że politycy, którzy zostali wybrani na posłów czy na senatorów, są bardziej konserwatywni niż środowiska tych partii, niż społeczeństwo. Ja też to odczułam, jak byłam w Nowoczesnej, ponieważ byłam wśród konserwatywnych posłów, a struktury Nowoczesnej były bardzo liberalne, tak? W 90-kilku procentach za liberalizacją prawa aborcyjnego, za świeckim państwem itd., itd. Więc to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka pozytywna w tym wszystkim, ponieważ mamy nowe pokolenie. To pokolenie po 89 roku, dla którego pokolenia Europa jest czymś po prostu, bycie w Unii Europejskiej jest czymś normalnym. Internet jest miejscem do zdobywania informacji, tak? Młodzi ludzie nie czytają Wyborczej, nie oglądają TVN24 itd., żyją w trochę innym świecie i dlatego ci młodzi ludzie, którzy chodzą, czy te młode kobiety, które chodzą w czarnych protestach i w strajkach kobiet, to są zupełnie inni ludzie i oni mają siłę nieprawdopodobną. I to jest pozytywne. Kolejna pozytywna rzecz, którą ja widzę, może się mylę, ale wydaje mi się, że jednak świadomość ludzi odnośnie wpływu Kościoła na ich życie i widzenie tego jako negatywy wzrasta. My to zauważyliśmy, jak zaczęliśmy się z Fundacją Nie Lękajcie się spotykać i zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby pokazać ludziom, że pedofilia to nie jest pojedynczy przypadek raz na 20 lat, tylko jest tego o wiele, wiele więcej. Stąd powstał pomysł na zrobienie tej mapy, żeby pokazać pewien obraz, tak? Bo żyjemy w świecie obrazków, tak? Ludzie lubią coś zobaczyć, żeby sobie to przyswoić. I jakby pokazanie tej mapy pedofilii, tak, która jest cały czas uzupełniana na bieżąco i tak dalej, było według mnie pewnym przełomem świadomości ludzi. I ja jestem bardzo dostępną posłanką, więc mnie można spotkać dosłownie wszędzie. Ja chodzę, jeżdżę autobusami, tramwajami, pociągami, nie poruszam się limuzynami. I zauważyłam też zmianę w rozmowach na ulicach ze mną. Tak, bardzo dużo osób, które teraz mnie zaczepia w przeciągu ostatniego pół roku, to są osoby, które rozmawiają ze mną o Kościele. Tak, w ogóle to są zupełnie inne rozmowy. Odkrywają się na ulicy normalnie, wiecie, na rynku ludzie, którzy mi opowiadają albo mówią pierwszy raz o tym, że zostały skrzywdzone przez księdza. To wcześniej się nie zdarzało. To też nie zdarzało się na spotkaniach. I wydaje mi się, że oczywiście to jest jakiś proces, który trwa, ale to jest proces, który doprowadzi w którymś momencie, jestem tu przekonana, do podobnej, mam nadzieję, sytuacji jak na przykład w Irlandii, tak? Takiego oczyszczenia. Tak mi się wydaje, tak? Patrząc na zachowania ludzi, na to, jakie są przeprowadzane rozmowy i tak dalej. Widzę pewną zmianę i kluczowe będzie w tym wszystkim ruszenie oczywiście finansów Kościoła, tak? Bo to, co najbardziej ludzi wkurza, to są pieniądze. I teraz projekt obywatelski, który powstaje, które stworzyło przeszło 40 organizacji obywatelskich, pod którym lada moment będzie trzeba zbierać podpisy, będzie takim pewnym sprawdzianem. Ja mam nadzieję, że bardzo pozytywnym, że ludzie będą masowo się podpisywać pod tym projektem, po to, aby była debata w Sejmie na ten temat, tak? Uważam, że jakby my musimy doprowadzić do tego, trochę promuję tutaj wasz projekt, ale uważam, że trzeba doprowadzić do tego, żeby ta debata odbyła się przed wyborami do parlamentu jesienią, tak? Uważam, że to jest kluczowe. Być może uda się doprowadzić do tego, że ta debata wyborcza będzie się skupiała wokół Kościoła. Pamiętajmy, że 11 maja jest premiera filmu Sekielskiego. To są prawdziwe historie osób, które pokazują swoje twarze i opowiadają o swoich traumach związanych z pedofilią. W czerwcu ukazuje się biografia Głuchowskiego na temat Jankowskiego, więc to też może być jakiś wstrząs. Trzeba to oczywiście, trzeba to po prostu wykorzystać i o tym mówić. I wydaje mi się, że to jest w ogóle kluczowe teraz w tym okresie i będzie miało bardzo duże znaczenie. Ja też, nie mówiłam tobie, chcę przygotować, nie wiem czy mi się uda przed wyborami do Europarlamentu,
ale chcę też przygotować dużą debatę na temat finansów Kościoła, ale też, żeby to pokazać obrazami, tak, z ekonomistami, żeby jakby nie było takiego przekazu, że znowu ta Szelin Wielku zwariatka, tak, która walczy z Kościołem, chce w ogóle jakby uderzyć w Kościół, tylko pokazać pewne fakty, bo do ludzi przemawiają pieniądze. Widzieliśmy to na przykładzie tych premii, które się należało politykom Prawa i Sprawiedliwości, więc uważam, że to jest mega, mega kluczowe i to są te pozytywy, tak, które się dzieją teraz w społeczeństwie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o prawa kobiet, to ten temat nie zostanie zupełnie ruszony do wyborów parlamentarnych, ale musi być nacisk z naszej strony. I jeszcze jedna rzecz, uważam, że kluczowa. W czerwcu przyjeżdża do episkopatu, gdzieś tam mówiłam w mediach, biskup z Malty, który jest prawą ręką Franciszka. To jest ten facet, który doprowadził do dymisji episkopatu w Chile. On nie przyjeżdża nieprzypadkowo, przyjeżdża dlatego, że my złożyliśmy ten raport, my już to wiemy, więc mam nadzieję, że jakby coś się wydarzy w związku z tym u nas w episkopacie. Oczywiście trzeba byłoby generalnie wszystkich tam usunąć i w ogóle, ale jak coś się zadarzy, to będzie jakby tak. Chociaż połowa, nie? Ale jeżeli to się zadarzy, to myślę, że dla ludzi, dla których ten Kościół jakby był zawsze taki bardzo ważny, no coś może się w tych głowach zmienić. W Irlandii trochę to trwało, ale ja akurat nie mam zamiaru w ogóle rezygnować z tego, tak? Jakby będę tutaj trzymała też rękę na pulsie w tym parlamencie, żeby pewne rzeczy się wydarzyły. Okej, to teraz dwa zdania pani profesor, dwa zdania pani profesor i potem proponuję, żeby... Właśnie, bo już mamy 45 minut. To króciutko proszę. To znaczy, podziwiając panią i dziękując za to, co pani dzisiaj robi, bo okazuje się, że nie trzeba wielkiej partii politycznej. Czasem wystarczy jedna osoba, która stałaby się tą iskrą zapalającą entuzjazm i odwagę. Jak widać, jak człowiek się przekona, że ludzie podobnie do niego myślą, to urastają mu skrzydła i życzę, żeby pani nie zaniedbywała w takim dotychczasowym sensie tej deklaracji, tych poczynań, których jesteśmy świadkami właściwie każdego dnia. Pani zrobiła temat o pedofilii. Wiemy o tym, że ona wygląda prawdopodobnie w rzeczywistości jeszcze bardziej wyraźnie na niekorzyść Kościoła. Ja oczywiście z pewnego punktu widzenia, aczkolwiek mój stosunek do Kościoła jest znany, to powiem państwu szczerze, że nie wyobrażałam sobie, że tych przypadków jest aż tak dużo. Zaraz. Ja tylko dodam, że mapę robiłyśmy z Agatą Diduszko-Zyglewską, a te punkty, które tam są, to są nieliczne. To są nieliczne, bo my wszystkiego tam nie dałyśmy też z tego względu, żeby episkopat sobie tego nie zastał i pokazując swój raport. Jakby my tego mamy kilka segregatorów. Proszę państwa, ale mimo wszystko byłam tym zaskoczona. Dlatego, że wydawało mi się, być może człowiek czasem spędza swoje dość długie życie w takiej pewnej naiwności, że jeżeli z tego kościoła płyną bez przerwy jakieś przygany, nakazy moralne, zalecenia do określonego postępowania, to przynajmniej większość z tych, bo na ogół sama zawsze jak poznawałam jakiegoś księdza, zadawałam sobie po cichu pytanie, czy on wierzy w Boga. Mnie się wydaje, że po tym, co dzisiaj dociera właściwie każdego dnia do opinii publicznej, doskonale wiemy, że część z nich nie ubiera sutanny z powodów światopoglądowych, tylko zupełnie co innego jest przyczyną. Nie będę tego tematu rozwijać, bo on jest powszechnie znany. Ale powiedziałabym tak, ponieważ ja wychowałam dwóch chłopaków, mam dwóch synów, trzymałam ich czujnie z daleka od Kościoła.
i zwierzę się Państwu, że nie wiem, co mogłabym zrobić, jakbym się zachowała, gdyby przypadkiem taki pedofil dotarł do któregoś z moich synów czy wnuków. Po prostu tego sobie nie wyobrażam. A przecież były takie reakcje rodzicielskie, które pozwalały na przykład wyrzucić córkę z domu, która przyszła poskarżyć się na księdza. Więc my musimy w różny sposób oddziaływać, czyli otwierać te klapki ludzi głuchych na hasło Kościół. Nie? Kościół to na kolana się rzuci. W związku z tym mówię, zastanawiałyśmy się z koleżanką naszą Małgosią Winiarczyk-Kossakowską, która liczy, ile ten Kościół posiada. Proszę Państwa, nikt w Polsce nie wie, jak wielkie bogactwo jest Kościoła. Dlatego, że do tego, żebyśmy się mogli dowiedzieć, to trzeba byłoby uruchomić wszystkie gminy i powiaty, które by na przykład powiedziały, no, określiły, jaki jest stan posiadania ziemskiego w naszym kraju Kościoła. Tutaj Mirosław mówi o tym, że Kościół dzisiaj jest, bardzo często mówi, drugim pracodawcą po państwie w naszym kraju. Nie wiem, czy tak jest, yes, ale jak wyliczyłeś tych, to ja ci ufam, trzeba to sprawdzać i mówić. I tutaj mamy też powód, dla którego ludzie głośno czasem nie powiedzą. Tutaj któraś z pań powiedziała, że liczy na to, że jak ktoś podpisze, to potem będzie to, albo że jeżeli z nią rozmawiają, akceptują jej postępowanie, to przyjdą i podpiszą ustawę. Nie jestem tego pewna. Jest co innego z panią rozmawiać i zachęcać, ale pani rękoma, bo na tym polega oportunizm ludzki, a co innego podać imię, nazwisko, adres i PESEL. I trzeba się, proszę państwa, z tym liczyć, że to może nie być takie łatwe, jak nam się wydaje. Podam przykład. Kombinujemy, aby powołać komitet ten wspierający walkę z pedofilią. Ja oczywiście na pytanie, czy przystąpię, powiedziałam tak, ale dowiedziałam się, że kilka osób, które najpierw złożyło deklarację, potem wycofywało się z tego. Z jakiegoś powodu sobie wiadomego, nie będę tego rozwijać, bo nie chcę. Chcą mieć kościelny pogrzeb. No nie wiem, jaki pogrzeb, czy na tym zależy, ale proszę Państwa, już zaczęli rachować, już zaczęli się zastanawiać, więc... Czy inni cudzymi rękoma to jest dobrze jakąś sprawę załatwić, ale jak kiedy trzeba własną twarz dać, to już może być gorzej. No to tyle. No to ja mam, dobra, to ja w takim razie mam jedną taką refleksję na temat tego, co się stało w Irlandii. Znaczy, to jest trochę tak, że Kościół katolicki w Polsce powinien dawać na mszę za Polskę Ludową misję raz na tydzień, dlatego że jednak skala jest zupełnie inna. Znaczy mieliśmy bardzo dużo było księży pedofili, ale oni mieli znacznie mniej okazji. Znaczy, Polska Ludowa nie dawała dzieci księdzom do zabawy. Jak się to, jak nie dopuszczali do szkół, nie było kościelnych domów dziecka, nie było kościelnych domów samotnej matki. Czyli ta skala nadużyć była znacznie mniejsza. I dzięki temu właśnie, znaczy po prostu dzieci się wcale nie mieli dostępu do dzieci takiego, jak mieli w Irlandii i dzięki temu nie zrobili aż tyle krzywd. W związku z czym ten proces niestety u nas będzie postępował wolniej. Okej, okay, to ja tyle i teraz... Katarzyna Kądziela. Będzie optymistycznie i pesymistycznie, a na początku historycznie. Otóż dziękuję... Tobie, Danusiu, za przypomnienie sylwetki Izajarki Nowackiej, tak zasłużonej dla klerykalizacji Polski, że ją biskup Pieronek betonem feministycznym nazwał, którego kwas solny nie ruszy. I to pamiętając o tym zdjęciu, niestety zapomniałaś, to ja ci przypomnę, że to ona była autorką tej nowelizacji ustawy, która przeszła i którą potem zastopował Trybunał Konstytucyjny dowodzony przez pana profesora Cola. Optymistycznie to będzie o tym, najpierw optymistycznie, czy najpierw pesymistycznie? Nie, to najpierw pesymistycznie jeszcze będzie. Optymistycznie to jest o tym, że ja tak od 30 lat na tych ulicach
sprawie tych praw kobiet. Byłam także członkinią obydwu komitetów Ratujmy Kobiety. Za każdym razem nazbierałyśmy z większego trudu, chociaż z dużą ilością pracy. W Unii Europejskiej to się mówi, że to są takie kwestie związane z moralnością i kulturą. To właściwie niewiele znaczy, ale że w tych kwestiach Unia nie zajmuje stanowiska i niczego krajom członkowskim nie narzuca. W związku z tym Parlament Europejski nie uchwala niczego, co mogło być w jakikolwiek sposób wiążące. Natomiast rzeczywiście przygotowuję takie raporty o równości kobiet i mężczyzn, gdzie między innymi co roku jest, albo raz na dwa lata, zależy, jest prawo do aborcji. No i to przechodzi, takie jakby wezwanie, no bo to oczywiście nie ma żadnej mocy sprawczej, natomiast jako takie wezwanie, nakreślenie pożądanego przez Unię kierunku, to przechodzi między innymi dzięki głosom, do tej pory przechodziło, brytyjskich konserwatystów, którzy to zawsze popierali, natomiast niestety nigdy tego nie poparła ani Platforma, ani PSL, to musimy mieć tego świadomość. Po tego, co ty mówiłeś, to tak, jako ciekawostkę też podam, bo w zeszłym roku zgłosiła się do mnie taka europejska organizacja European Parliamentary Forum for Development and People. To jest organizacja, która zajmuje się stricte prawami kobiet. I jakby oni do mnie napisali z taką prośbą, czy bym ja nie zechciała się zainteresować współpracą. Co się okazało, co było dla mnie w ogóle szokiem, że ta organizacja istnieje od chyba 15 lat i przez ostatnie 8 lat próbowali skontaktować się z Platformą Obywatelską, żeby współpracować właśnie na tej niwie, ponieważ Polska była jedynym krajem europejskim, które nie weszło w tę współpracę, jeżeli chodzi o prawa kobiet. Ja bym szczerze, że byłam w szoku, tak? I ja zaczęłam z nimi współpracować w zeszłym roku na jesieni oni mnie mianowali tam jakąś taką ambasadorką z Polski. Ta współpraca już jest bardziej aktywna i stąd są te moje też działania związane właśnie z tymi radykalnymi organizacjami, ale też stricte takimi działaniami związanymi z prawami kobiet, chociażby ten raport ostatni, który może widzieliście Państwo, który się ukazał odnośnie antykoncepcji, to też jest właśnie dzięki tej organizacji, będziemy robili kolejne działania właśnie tutaj w Polsce, ale to też pokazuje jakby takie, nie wiem, zacofanie i niezainteresowanie się Platformą tymi sprawami. Dla mnie to był szok, tak? Oczywiście wiem, jakie jest zdanie Platformy na ten temat, ale to, że nawet nie chcieli wejść w taką relację, gdzie są przedstawiciele z wszystkich krajów europejskich i tylko nie było z Polski, ja w ogóle byłam załamana tym, więc jak oni do mnie zadzwonili... Z 27 i... Tak, tak, ja w ogóle, mi było aż wstyd. Jak ja zobaczyłam, pamiętam, na jesieni mieliśmy takie spotkanie, wszyscy przyjechali z całego świata i pokazali tę mapę i ta biała plama, to ja po prostu siedziałam, po prostu było mi tak wstyd, ja mi powiedzieli, ale już teraz się zmieni, bo mamy przedstawiciela z Polski. I jak ten kolor się, wiecie, tam nagle pojawił, to mi ulżyło, tylko pomyślałam sobie, co będzie, jak ja teraz, powiedzmy, pójdę do tego Europarlamentu, ktoś będzie musiał za mnie tę robotę wykonywać, nie? Czy ktoś się na przykład taki znajdzie w tym polskim parlamencie, bo to jest kluczowe, dlatego że oni robią świetne projekty, mają pieniądze na to, jakby wspierają działania kobiet, wspierają różne projekty i rzeczywiście ta świadomość jest. I to widać, że są różnice, tak, w innych krajach niż w Polsce. No źle szukali, no źle szukali. Proszę Państwa, skoro rozmawiają ludzie z Panią i narzekają na Kościół i na obecność religii w szkole, to ja stawiam pytanie, dlaczego oni podpisują te zgody na uczestnictwo dziecka w lepszych religii. Przecież nie wiem, jakie są proporcje, bo my tych liczb nie znamy, ale proszę Państwa, w Małopolsce jedna z fundacji przeprowadziła badania nad charakterem ideowym polskiej szkoły w tym województwie i okazało się, że ta szkoła w
tamtym miejscu jest od A do Z endecka. Tam się nikt nie wyłamie z tego, z ludzi dorosłych, żeby nie podpisać zgody na uczestnictwo dziecka. No nie wiem, pewnie co województwo to jest inna spójność, ale chciałam zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Mianowicie my tu mówimy o prawach kobiet. Ja zawsze się zastanawiałam, jak dotrzeć do tych kobiet, które są przecież przeciwnego zdania niż my, które zrobią wszystko, czego Kościół sobie życzy. Przecież jesteśmy świadomi, bo jesteśmy ludźmi dorosłymi, że gdyby odebrać Kościołowi kobiety, to tego Kościoła by nie było. Więc Kościół w Polsce kobietami stoi. I my, jako wielka grupa społeczna, nie potrafimy do nich dotrzeć i ich przekonać, że niezależnie od tego, czy one są wierzące, czy nie, na pewne działania Kościoła, utrzymująca jego wpływ na władze państwowe, nie jest niczym grzechem. Aczkolwiek każdy ksiądz im mówi, że tak jest. Proszę Państwa, ja już na jednym spotkaniu naszym, Mirek to poświadczył, mówiłam, że władze PiS-owi oddały przede wszystkim kobiety wiejskie. I w dalszym ciągu PiS mądrze się zachowuje, ponieważ nagle została uchwalona ustawa sprzyjająca kołom gospodyń wiejskich. Kiedyś szefowa tej organizacji była w SLD i widziałam, jak bardzo ona jest na tym polu aktywna, ale proszę Państwa, teraz one przechodzą do PiS-u i powiedziałabym, że czynią to w dużej mierze pod wpływem tego 500+, o czym wiemy. Wprawdzie Katarzyna lubi się nie zgadzać, wyszła teraz, nie wiem dlaczego, bo on nie przyjmuje do wiadomości, że raz Iza się zachwiała. Ja wiem dlaczego. Ona była pod potężnym wpływem Ryszarda Bugaja. I on jako szef partii, która wyrosła na ruchu referendalnym. Pamiętajmy, że z tego ruchu powstała Unia Pracy. W momentach decydujących, w jednym decydującym się zawahali. Ja go potem zapytałam, mówię, dlaczego pan zalecił klubowi tak głos. A bo się przekonałem, że jakoś sobie można poradzić. Czyli ekonomista o poglądach lewicowych powinien pamiętać o tym, że kobiety biedne mają kłopoty z poradzeniem sobie, już nie mówię o świadomości. Także takim naczelnym naszym zadaniem nas kobiet byłoby, jak docierać do tych, które są, pozostają pod przemożnym wpływem Kościoła i będą głosować zawsze według życzeń proboszcza, żeby nie popełnić grzechu, bo oczywiście będą konfesjonale z tego odpytane. Taka jest rzeczywistość, niestety. Ale nadzieja tylko, proszę Państwa, we wzroście, w liczbie wykształconych ludzi, w tej młodzieży, która już nie ma na sobie tego garba, tak, że coś Kościołowi zawdzięcza, że dostawał z Kościoła dary, albo że udzielano mu miejsca na ambonie, żeby wygłaszali swoje racje i tak dalej. Coraz więcej się jednak pojawia ludzi na mszach, którzy wtedy, kiedy ksiądz zaczyna wątek polityczny, przerywają albo wychodzą, albo wyrażają sprzeciw. Miejmy nadzieję, że to społeczeństwo idzie w taką stronę wolnościową. O, tak bym powiedział. Nie SLD-owską, nie koalicyjną, wolnościową. Zaistniała propaganda, która mówi, że Kościół niezłomnie walczył z komuną przez 45 lat. Słuchajcie, Kościół był rzeczywiście, miał ciężko w latach 50. W latach 60. zaczął się. Miał wtedy ciężko. Tak. Natomiast w latach 70. czy 80. Kościół był absolutnym pieszczochem komuny, tylko nikt nie może tego dzisiaj powiedzieć, ponieważ jest to kompletnie cenzuralny element dyskursu. Tak? Że do generała Kiszczaka przyjeżdżał arcybiskup Dąbrowski, mówił, kogo zwolnić z internowania i Kiszczak nie wypuszczał. Więc albo kogo z wojska wyklarować. Także, ale to jest kolejna nieprawda, z którą trzeba walczyć, tylko nie bardzo wiem jak. Proszę. Cała dyskusja właśnie w tworzeniu koalicji w którymś momencie
jakby zorientowała się na mojej osobie, ponieważ PSL nie mógł przeżyć tego, że ja spotkałam się z Franciszkiem. Rozumiecie? To jest w ogóle jakiś absurd totalny, tak? Dlaczego nie mógł? Niektórzy marzą o tym, żeby spotkać się z papieżem, a ja nigdy nie marzyłam, a się spotkałam. No, tak wyszło. I później się, słuchajcie, dowiedziałam właśnie, że to jest problem, tak, dla nich, że nie są w stanie tego zaakceptować i ja stwierdziłam, że to nie oni będą decydować właśnie o tym, czy ja chcę, czy nie chcę i to ja podjęłam decyzję, że nie będę z nimi rozmawiała, no bo to jest generalnie mega fałszywe, tak, jakby oni są kompletnie niewiarygodni. Jeżeli Schetyna tydzień temu na konwencji mówi o tym, że on będzie walczył z pedofilią, no to sorry, jest po prostu tak niewiarygodny w tym i widać, że to jest wykorzystywanie tego tematu do walki politycznej i ja się po prostu na to nie zgadzam. Dlatego też zdecydowałam się, żeby wystartować u Roberta, żeby go po prostu wspomóc w tym, bo uważam, że jest klimat na to, żeby zawalczyć o swoje prawa, tak, żeby jakby odsunąć trochę ten kościół i zawalczyć o to, co nie jest już, powiedzmy, niszowe, ale rzeczywiście się pojawiło w mainstreamie. Ja nie wiem, czy Państwo, ja to akurat śledzę, bo jestem socjolożką, ale my naprawdę codziennie w mediach, codziennie jest temat pedofilii. Każdego dnia. Jak nie w Polsacie, to w TVN-ie, w prime time, tego wcześniej nie było, tak? Oczywiście to na przykład, jak to przedstawia TVN, daje dużo do życzenia, tak? Bo teraz się zachwycili jednym kazaniem biskupa Rysia, nie? Co w ogóle też jest śmieszne, bo tych biskupów przecież jest więcej, ale to się już dzieje. Jest takie ryzyko, ale w ogóle tego nie ma. Na razie jeszcze w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że no jesteśmy na etapie pokazywania tego i wyjaśniania ludziom. Jakby jest jeszcze strasznie dużo do zrobienia. Tak naprawdę, paradoksalnie, dopiero wystąpienie Darka, tego 21-latka z Opola, który sam się zgłosił do fundacji, powiedział, że chce o tym opowiedzieć. Nikt z nas nie wiedział, co to będzie i co on powie. On po prostu chciał i był świadomy tego, co robi. Paradoksalnie jego wystąpienie otworzyło kolejne obszary w tym temacie. Jego wystąpienie zapoczątkowało coś, o co Fundacja Nie Lękajcie się w zasadzie walczyła od 6 lat. O to, żeby ofiary zaczęły publicznie mówić o swojej traumie, bo to, że ja sobie o tym mówię, to zawsze można powiedzieć, a wykorzystuję politycznie i tak dalej. Nam chodziło o to, aby w prime time, w telewizji, w radio zaczęły głos zabierać ofiary. Dokładnie tak samo było w Niemczech, w Pensylwanii, w Australii. Jakby my znamy ten schemat tego, jak to działa w innych krajach i to nie skończyło się tak, jak pani mówi. Jakby wydaje mi się, że nie ma takiego zagrożenia. My jesteśmy w kontakcie z wszystkimi tymi osobami, które potworzyły raporty i stworzyły komisje w innych krajach i jakby wiemy, jak to idzie krok po kroku. My jesteśmy tak naprawdę na samym początku, ale to już się dzieje, tak? Jakby nie ma zagrożenia, dlatego że my mamy miliony ludzi kompletnie nieprzekonanych. Musimy mieć świadomość tego, że cała Polska, w całej Polsce jest dostępna tylko jedna telewizja, to jest telewizja publiczna, w której w ogóle nie pokazują tego, co mamy w mediach, powiedzmy, tych demokratycznych, tak? W telewizji publicznej w ogóle nie pokazali tego naszego spotkania z papieżem Franciszkiem. Ludzie, którzy oglądają telewizję publiczną i tylko taką odbierają, czyli cały wschód Polski, w ogóle nie ma świadomości tego, że to się wydarzyło. Więc to jest jakby pewna rzecz, która musi w pewnym momencie się wydarzyć, tak? I ten proces może trwać jeszcze trochę. Ja, jak dwa i pół roku temu spotkałam się z Markiem Lisińskim, to sobie tak, jak się przygotowywałam do tego tematu, jak wchodziłam powoli w ten temat, to sobie założyłam, że potrzebuję 5 lat na to, żeby doprowadzić do powstania komisji. Dlaczego tak założyłam? No i założyłam sobie takie...
takie widełki. Powiedziałam sobie, ok, PiS może przestanie rządzić jesienią 2019 roku, ale potem jeszcze potrzebuje 2 lata, żeby przekonać Platformę i PSL do tego, że to jest ważne. I że dzieje się też rzecz, o którą ja bardzo zabiegałam, o zmianę świadomości dziennikarzy. To była szalenie trudna rzecz. Ja pamiętam, jak zrobiliśmy pierwszą konferencję, pierwszą o konkordacie i taką pierwszą o pedofilii w Sejmie, to nie było żadnego dziennikarza, ale to, co ja zauważyłam, to był bardzo duży odbiór w internecie. To był taki odbiór, który mnie strasznie zaskoczył, dlatego że ludzie dzwonili do mojego biura i mówili: pani poseł, czy byście nie mogli zrobić takich konferencji, nie wiem, w Szczecinie, w Gdańsku. I pomyślałam sobie, kurczę, jednak świadomość ludzi jest większa niż przypuszczaliśmy. I dopiero jak powstał pomysł na to, żeby pokazać mapę, i jak ja zaczęłam, no to tak niestety wyglądało, że trochę chodziłam za tymi dziennikarzami i jakby żebrałam z prośbą, musicie się tym zainteresować, to jest ważne i tak dalej. I zaskoczyło, pamiętam to u jednego z dziennikarzy, który napisał o tym tekst, że to będzie, i później poszła lawina. I teraz mamy sytuację taką, że o tym się mówi, że dziennikarze, nie wszyscy oczywiście, ale są tacy dziennikarze, którzy już potrafią zadać tak pytanie, że ja słuchając tego wiem, że on w ogóle wie, o czym mówi, tak? Bo niestety mamy takie sytuacje, kiedy zapraszani są goście do telewizji i dziennikarz zachowuje się tak, jakby był pracownikiem episkopatu. Jakby to po prostu widać i po prostu to się słyszy, tak? I ta zmiana też postępuje. Tak, ale ja kiedyś rozmawiałam z, wiem na co to są dziennikarze, rozmawiałam z nimi i oni mi powiedzieli coś, co też mnie zastanowiło, ale to też pokazuje, ile czasu jeszcze potrzebujemy. Oni mówią do mnie, słuchaj, ale to jest tak, że mi się jakby wiesz, zatrząsł w posadach mój jakiś taki kręgosłup moralny, tak? I dla mnie jest to trudne do przepracowania, więc ja to na razie wypieram. Ale zmiana jest, ona jest bardzo mała i trzeba po prostu to drążyć. Kolejne osoby chcą się wypowiadać, tak? I im więcej tego będzie, Tygodnik Powszechny zaczął inaczej pisać. Więź zaczęła inaczej pisać. Kilka dni temu księża nagle zaczyna inaczej mówić, Szostak powiedział inaczej. Ojciec Zięba, no to on generalnie zawsze był ortodoksem, powiedzmy, ale zaczynają mówić tak, jak mówi o tym Fundacja Nie Lękajcie Się od kilku lat. I ja nie widzę kompletnie tutaj zagrożenia. Ja raczej, wydaje mi się, że Kościół powinien się bać i chyba mają tego powoli świadomość, nie wszyscy, ale są chyba tam jacyś ludzie, którzy mają świadomość tego, że bardzo dużo osób po prostu odejdzie od Kościoła, tak? I zaczynają się tak... Proszę? Zaczynają, ale to jeszcze jest pewien, ja mówię, to jest pewien proces i musimy na to cierpliwie poczekać i trzymać rękę na pulsie, ale to tylko dojdzie, tak czy siak. Jeszcze jedną powiem ciekawą rzecz, jak byłam we wrześniu, 1,5 roku temu na takiej konferencji w Rzymie, nie w Rzymie, tylko w Berlinie, dwudniowej, gdzie spotkali się wszyscy z całego świata, którzy się zajmują tym tematem u siebie, to jeden Matthias Kacz, który jakby doprowadził do powstania komisji w Niemczech i Peter Sayers ze Stanów, powiedzieli mi, słuchaj, jak uda wam się w Polsce tak trochę, mówi, tak po prostu troszkę ukruszyć ten beton, to pójdzie. Mówi, najgorzej jest zacząć. I jakby my już zaczęliśmy, oni teraz w Rzymie byli zszokowani, że po prostu my przez te 2 lata zrobiliśmy naprawdę dużą robotę, tak? Przecież oni próbowali, tak z kuluarów, oni próbowali się spotkać z Franciszkiem jako instytucja od 2 miesięcy. A my po prostu przyjechaliśmy i to zrobiliśmy, tak? Jakby ale ja też później to zrozumiałam, że dlatego to się stało, ponieważ ja po prostu mam paszport dyplomatyczny, jestem polityczką, tak? Ja w tych organizacjach nie ma żadnego polityka i być może też nie zdawałam sobie sprawy z tego, czy ktoś zareaguje na to, nie? Że jedzie jakaś tam, powiedzmy, posłanka. Ale jednak miało to znaczenie, tak? Okazało się, że to było czymś tak ważnym, że oni zaplanowali tę naszą wizytę, no bo to było zaplanowane, oni wszyscy znali moje imię i nazwisko, tak? I jakby mieliśmy specjalne miejsce i tak dalej, czyli jakby to wystarczyło, tak? Nikt oczywiście nam nie pomógł, bo też do biskupa Rysia przecież pisałam z prośbą o taką rekomendację, ale ja oczywiście, że nie. Mam nadzieję,
Tak samo jak premier Suchocka. No jakby ja tutaj z różnych stron próbowałam dostać się do tego Franciszka, a się okazało, tak, a się okazało, że wystarczy napisać list, powiedzieć, że jest się posłanką, opisać historię i ciachnie. Proszę Państwa, pomyliłam, tak? Nie będę więcej głosu zabierać, bo powiedziałam, co wiedziałam. Staram się pisać na ten temat. To, co mam do powiedzenia, przelewam na łamy trybuny lewicowej, bo nikt mi przecież tego nie opublikuje gdzie indziej, więc mam tylko taką jedną możliwość. Jako pracownik naukowy, proszę Państwa, śledzę to, co się dzieje w publikacjach naukowych. Takiej ilości publikacji, jaka powstała przez ostatnie 30 lat, wspomagająca w różny sposób Kościół, opisująca jego niezwykłe cierpienie w Polsce Ludowej. Dzisiaj znalazłam takiego teologa z Krakowa artykuł, gdzie Polska Ludowa była w cudzysłowie, więc nawet i tego nie oszczędził. Na to idą olbrzymie pieniądze, proszę Państwa. Też by trzeba było raz zawołać, że tego typu organizacje, których przedstawiciele tutaj siedzą, również ze mną, bo jestem prezesem Towarzystwa Kultury Świeckiej od roku, nie dostajemy z budżetu państwa ani grosza. Natomiast strumieniem są zasilane wszelkiego rodzaju organizacje, wydawnictwa, które wspomagają ten Kościół. To jest potężna maszyna. My tu mówimy o tym, co jest na stanie posiadania. Proszę zwrócić uwagę, jak media prokościelne są silne. Gazety, ta cała radiostacja Rydzyka. Przecież to jest potęga finansowa, to co prezentuje to posłanka Chojnik-Wielgus przecież najlepiej wie, bo jest z Torunia. Więc proszę Państwa, to jest olbrzymia siła i trzeba rzeczywiście wielkiej mobilizacji społeczeństwa, jeżeli chcemy to w znaczącym stopniu przezwyciężyć. I musimy być każdy zaangażowany w taki sposób, jak tylko to potrafi. Jak widać, jedna kobieta potrafi też rewolucję zrobić. Więc pamiętajmy o tym. Ale rzeczywiście wiecie co, on jest po prostu szalenie umocowany, szalenie, bo w momencie, kiedy ja zaczęłam go krytykować i mówić o jego finansach, czyli kasie, którą dostaje z, w zasadzie wszystkich wydziałów i ministerstw, zostałam od razu mocno zaatakowana przez dziennikarzy tutaj warszawskich, bardzo mocno. I to było, jak zaczęłam dochodzić do tego, kto to zrobił, no to ścieżka mnie doprowadziła do Rydzyka. Więc gdyby ktoś z Państwa kiedyś odkrył te dwa lata, to byłoby super. Bo na moje to jest w ogóle kluczowe. Dowiem się, ale to są te dwa lata przed jego przyjazdem do Polski. On był w Niemczech i nikt nie wie, co tam się działo. I później nagle otworzył radio, potem telewizję. Do Putina. Przepraszam bardzo, ponieważ już żeśmy czas przewalili, a zakazano mu tego robić, więc pozwólcie Państwo, że w Waszym imieniu bardzo podziękuję. Panią posłankę. Państwo również. Widzimy się w części dalszej. Dziękuję bardzo.